W miniony weekend do Sieradza zawitał mikser regionalny, który, jak się okazało, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Sieradzki rynek pękał w szwach nie tylko od mocy przygotowanych atrakcji, ale przede wszystkim od tłumnie przybyłych mieszkańców województwa łódzkiego. Głównym celem miksera regionalnego jest promocja i budowanie marki właśnie województwa łódzkiego, ale to również doskonała okazja do przybliżenia mieszkańcom różnorodności naszego regionu. Pod marką miksera kryje się zaangażowanie regionów województwa łódzkiego przy organizacji już nie jednej jak do tej pory, a trzech imprez w regionie łódzkim. Tym razem to właśnie Sieradz z powodzeniem stał się stolicą zmiksowanych, najatrakcyjniejszych propozycji dla mieszkańców województwa i nie tylko. Sieradzką imprezę zainaugurowała nietypowa, a zarazem innowacyjna wystawa pod nazwą Duma Lokalna, Duma Regionalna, którą można oglądać w Muzeum Okręgowym w sali wystawienniczej przy ulicy Dominikańskiej. 21 fotografii w fotoplastikonie w 3D. Zagląda się przez okulary i tam wspaniałe zdjęcia. Na razie 21. Jest też obecny Sieradz, nawiązując do wielkich Sieradzan, do tradycji Open Hair. Są akcenty historyczne, są zmieniające się miejsca. Jest choćby robiące wrażenie zdjęcie wnętrza pociągu kolei aglomeracyjnej. To znakomite fotografie, 3D dodatkowy walor i atrakcja, ale mam nadzieję, że za chwilę będzie tych zdjęć kilkadziesiąt, w przyszłym roku jeszcze więcej i że ta wystawa przestanie się mieścić w małych salach, że trzeba będzie dużo przestrzeni. Tego życzę nam wszystkim województwu, a tu dziś na rynku prezentacje chemiczne, ekologiczne, miejsca zabaw dla dzieci, bo chcielibyśmy zaszczepiać w nich pomysłowość, kreatywność, to aby szukać pomysłu, szukać dla niego rozwiązania. No oczywiście w Sieradzu nie może być bez tego akcentu związanego z fryzjerstwem. Pokazujemy, że dzieci dają się też uczesać. Rodzice i dziadkowie są tym zainteresowani, w jakich stylizacjach mogą zobaczyć swoje pociechy. Jest obecnych też kilkadziesiąt samorządów, powiatów, przedsiębiorców, bo stoiska obok na placu teatralnym zapraszają tradycyjnie i ciekawymi prezentacjami, ale też smakołykami. No i przygotowaliśmy taką sieradzką niespodziankę, 3,5 tysiąca litrów, do których trzeba się dostawać po drabinie w wielkim kotle przez uczestników Masterchefa. Przygotowywana zupa i nikogo nie zaskoczę z Sieradzan. Zupa ziemniaczana, tradycje ziemniaka tu na ziemi sieradzkiej są przecież wieloletnie. Wszystkich zapraszam, będzie wielkie próbowanie, na pewno będzie smacznie, bo trudno znaleźć lepsze ziemniaki w naszym kraju niż te sieradzkie. Staramy się być aktywnym miastem. Staramy się zawsze być z przodu i to procentuje. Dzięki temu możemy dzisiaj spotkać się w Sieradzu z mikserze regionalnym, który jest, myślę, jak to mikser, miksuje dobre rzeczy, a z dobrych rzeczy tworzy się dobra potrawa. Mam nadzieję, że Sieradz, będąc dobrym składnikiem województwa łódzkiego, również stanie się jego wizytówką, a oprócz tego całe województwo łódzkie pozna Sieradz. Tymczasem na sieradzkim rynku, placu teatralnym ulicy Rycerskiej i Dominikańskiej można było skorzystać z całego wachlarza atrakcji, które przygotowano dla całych rodzin. Specjalnie na tę okazję utworzono tematyczne strefy, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Między innymi strefa eksperymentalna, gdzie przez cały czas trwania imprezy odbywały się pokazy i warsztaty chemiczne i fizyczne, a także prezentowano nowinki techniczne, które były nie lada gratką dla tych mniejszych, ale i tych nieco większych chłopców. Nasze stoiska obejmują robotykę i zagadnienia fizyczne. Robotyka to, tak jak widać, roboty zbudowane na podstawie Lego Mindstorm, czyli roboty, który mamy klocki gotowe, budujemy co chcemy, tak naprawdę ograniczona jest tylko wyobraźnia. Kolejny jest robot humanoidalny, czyli robot, który przypomina w kształcie i w ruchach człowieka. Tutaj
to stoisko zajmuje się typowo zjawiskami fizycznymi, tak? Podstawowe zjawiska fizyczne i doświadczenia, na których w przystępny dla dzieci sposób chcemy je zachęcić, pokazać im, jak to działa. W praktyce możemy zaprezentować, jak wygląda na przykład wytworzenie podciśnienia, tak? I zassanie wody tylko z wykorzystaniem świeczki. Zapalamy świeczkę, przykryjemy ją. Jak wiadomo, jest potrzebny tlen, żeby palił się ogień. Kiedy brakuje tlenu, świeczka gaśnie, gazy wewnątrz butli zmniejszyły swoją objętość i zassały za sobą wodę, tak? Słupek wody nam się podnosi. Tak kiedyś nauka poprzez zabawę. Tak, oczywiście, żeby zachęcić dzieci, że to nie jest nic strasznego, tak? Że to są też ciekawe rzeczy. Też bardzo ciekawą rzeczą jest kamień celtycki. To jest tutaj ta zabawka. Ona ma nieregularny kształt, z jednej strony jest lekko spłaszczona. Kiedy ją zakręcimy w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, ona się zakręci, zatrzyma, nic nadzwyczajnego, tak? Ale jeżeli zakręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, on się wpadnie w wibrację i zacznie się kręcić w drugą stronę. Dlaczego tak się dzieje? Bo ma nieregularny kształt. On w pewnym momencie wpada w wibrację i kierunek momentu się zmienia. Można zauważyć, że taki kształt wykorzystali Włosi. Wiadomo, w Wenecji mamy bardzo dużo gondoli, tak? Miasto na wodzie, bardzo dużo kanałów. Jak zauważymy na filmach, bądź będąc w Wenecji, gondolier stoi z tyłu łódki i wiosłuje tylko z jednej strony. Gdybyśmy takie samo zachowanie zastosowali na przykład na jeziorsku, na kajaku, kręcilibyśmy się w kółko. Dzięki wykorzystaniu takiego kształtu gondolier, mimo tego, że wiosłuje z jednej strony, płynie cały czas do przodu. To jest jedyny przykład łódki asymetrycznej. Bardzo przyjemne, bardzo dzieci bardzo miło spędzają czas, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, jakieś posiłki za darmo, powinno być częściej, bardzo fajnie. Prowadzimy eksperymenty chemiczne, chemia na wesoło, zupełnie w innej odsłonie niż tą, z którą możemy spotkać się w szkole. Tak praktycznie możemy coś zobaczyć? Tak, oczywiście. Między innymi mamy chemiczną kolbę z reakcją redox, która zmienia barwy w wyniku potrząsania. Z czego to wynika, gdybyśmy mieli przybliżyć tym, którzy zupełnie są zieloni? W kolbie zamknięte jest powietrze. Powietrze zawiera tlen. Kiedy ten tlen dostanie się do wody, barwnik utleniony ma kolor. Natomiast się odbarwia. Po pewnym czasie się odbarwia, kiedy ten tlen traci. Podobnie jak z rybkami w akwarium. Jeśli zabierzemy im tlen, to umrą. W wyniku reakcji wodorotlenku sodu z glinem otrzymujemy wodór, który zbierzemy sobie w zwykłym balonie. Wodór jest najlżejszym z gazów, jest bardzo niebezpieczny. Spala się wybuchowo, tworząc wodę, co będziemy później prezentować. Wrzucamy do ciepłego roztworu wodorotlenku sodu kawałek folii aluminiowej i zakrywamy naszą kolbę balonem, w którym to będziemy zbierać gaz. Balon pompuje się samoczynnie. Tak właśnie wygląda produkcja wodoru w małej skali. Nie opieramy się o stół. Dzieci, bardzo proszę. Będzie kapur.
W ogóle po raz pierwszy postanowiliśmy i odważyliśmy się, żeby zmienić formułę. Z 2 dni w Łodzi zrobiliśmy 3 dni, z czego 2 w regionie. Łęczyca, dzisiaj jesteśmy w Sieradzu, to taki ukłon w kierunku mieszkańców województwa łódzkiego po to, żeby jeszcze bardziej przybliżyć im to, co najpiękniejsze, najsmaczniejsze w naszym regionie. Nie zawsze wszyscy mają czas i możliwość przyjechania do Łodzi, więc to my przyjechaliśmy do miejscowości. Chcemy docelowo, żeby każdy weekend wakacji Mikser Vita przyjeżdżał do jakiegoś miasta, czy to większego, czy mniejszego, czy to atrakcji turystycznej, chociażby Zalew Jeziorsko. Myślę, że jeden z tych punktów na mapie, którego nie może zabraknąć. I raczej idziemy w kierunku integrowania mieszkańców z regionem, pokazywania, żeby uwierzyli, że są rzeczy w naszym regionie, co warto zobaczyć i z czego warto być dumnym. Po renowacjach jest naprawdę bardzo interesujące miasto, się to zrobiło, jest całkiem inaczej niż było do tej pory. A co pani sądzi o pomyśle organizowania takiej imprezy w Sieradzu jak Mikser Regionalny dzisiaj? Jak najbardziej. Na pewno to przyciąga wiele osób i można zobaczyć, co się dzieje w naszym regionie, jakie są ciekawe rzeczy. No i przede wszystkim dzieci mogą się czegoś też nauczyć. A można też spotkać wiele osób, także naprawdę jest to warte polecenia. A my tutaj prezentujemy, to znaczy ja konkretnie zajmuję się zabawami dla dzieci i przy takich troszeczkę przerobionych na motywach średniowiecznych zabawach edukacyjnych staram się dzieciom opowiadać i przybliżać kulturę średniowiecza. No jednocześnie adaptując te zabawy, które były, troszeczkę z tymi, które są, tak żeby nasze współczesne dzieci się również odnalazły w średniowiecznej rzeczywistości. Jakie to są zabawy dokładnie? Na czym one polegają? Tutaj mamy klasyczne memory, tak. Odkrywanie i łączenie w pary. Tam mamy ikonografię średniowieczną przerobioną na duże puzzle po to, aby można było poopowiadać trochę o kulturze średniowiecza, bo ikonografia przedstawia pojedynek. No a jednocześnie jest ciekawa do układania. Dalej mamy rysowanie, to już taki standard po prostu, ponieważ dzieci lubią rysować, no a dalej prawdziwa gratka dzisiaj podbija serca wszystkich, rzucanie do celu pociskami specjalnie stworzonymi na tę okazję, więc wszystkim się to bardzo podoba. Nauka poprzez zabawę. Tak, tak, dokładnie tak się staramy w sposób mało inwazyjny i odczuwalny dla dzieci przemycać im wiadomości historyczne. Ale zainteresowanie widzimy, że jest dość spore dzisiaj. Tak, 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 tak. Dzieciaki zawsze bardzo chętnie łapią takie kolorowe rzeczy i w ogóle są bardzo wdzięczne do pracy, jeżeli chodzi o tematykę średniowiecza. Przyjechaliśmy z córką z Łodzi, bardzo wygodnym pociągiem, później autobusami nas tutaj dowieziono. Wszystko jest świetnie zorganizowane. Brałaś udział w dość nietypowym doświadczeniu. Tak. Na czym ono polegało? Polegało ono na tym, żebym stanęła i dotykała durszlaka. I czekałam, aż moje włosy się podniosą. Czyli włosy się podniosły, udało się doświadczenie. Trochę tak, ale mam za ciężkie włosy. Pan powiedział, że jak się ma zniszczone włosy, to działa bardziej. Tam jest również stoisko wystawnicze z stylizacjami fryzur, może warto właśnie stoję zajrzeć. W kolejce i czekam, ale pani powiedziała, że jak wszystkie dzieci już pójdą sobie, to mi zrobi fryzurę, więc tam chodzę co 10 minut i patrzę, czy jest wolne. A co sądzisz o pomyśle organizowania tego typu imprez w takich miastach jak Sieradz? Super, ja jestem z Łodzi i specjalnie tu przyjechaliśmy grupą, bo właśnie dzieje się tutaj coś fajnego. Naprawdę, jest bardzo fajnie, dużo fajnych atrakcji. W strefie turniejów folwarcznych uczestnicy Miksera Regionalnego mogli wziąć udział w różnych konkursach. Malowanie w kaskach bez użycia rąk, wyścig w 4 połączonych kaskach, bieg w potrójnych spodniach czy poczwórne przeciąganie liny. Świetny pomysł, ponieważ dzieci mają możliwość uczestniczenia w takich warsztatach. Dzieci lubią takie prace manualne, no a można spędzić czas razem z całą rodziną po prostu. Warto tutaj przyjść na sieradzki rynek? Na pewno warto. Thank you.
A wyszliśmy w region, bo to okazja do tego, aby pokazać takie wspaniałe miejsca właśnie jak Sieradz. Ma się czym pochwalić, zmienia się, inwestycje potężne, rewitalizacyjne, kanalizacja, wodociągi, budujący się internet, zmodernizowany układ drogowy, wszystko służące mieszkańcom. Tak? To ma być poprawa jakości życia nas, mieszkańców województwa, i te pieniądze, które trafiają na kapitał ludzki, to staranne kształcenie naszych dzieci i to, że wspieramy przedsiębiorców, by rozwijali firmy i tworzyli miejsca pracy, czy dajemy pretekst do udziału w kulturze, bo przecież Sieradz to jedna ze scen Teatru Jaracza i tu zapraszamy na spektakle. To idea Miksera, aby pokazywać tą naszą dumę lokalną, małe ojczyzny, jak się zmieniają, byśmy mieli okazję rozejrzeć się najpierw wokół siebie, jak sprawdzają się samorządowcy, jak zmienia się nam służąc ta nasza miejscowość, a z ciekawością patrzyli, co robią sąsiedzi, trochę ich podglądali, ale też szukali ich propozycji ciekawych miejsc turystycznie, rekreacyjnie, historycznie, co się dzieje kilkanaście kilometrów dalej, czy po tej drugiej stronie województwa, bo warto się poznawać. Dzięki temu mamy świadomość województwa łódzkiego, dużego regionu. Proponujemy konkurs Łódzkie ma pomysł. Zbieramy ciekawe, innowacyjne pomysły, które zaowocują ciekawymi projektami, które będą realizowane. Zbieramy pomysły, które mogą poprawić jakość życia mieszkańców, czy Sieradza, czy naszego województwa. Pomysły innowacyjne, ciekawe, nieszablonowe. Chcemy zachęcić do myślenia kreatywnego, zgodnego z ideą design thinking, które tutaj promujemy. Także zachęcamy wszystkich do dzielenia się swoimi pomysłami, zostawiania u nas na tablicach ciekawych pomysłów, a także do wzięcia udziału w konkursie przez stronę internetową. Nie zabrakło również atrakcji dla miłośników dobrej kuchni. Ci, którzy chcieli spróbować przysmaków przyrządzonych przez finalistów znanego niemal na całym świecie programu Top Chef, mogli być zachwyceni. Dlaczego? Co dzisiaj proponujecie sieradzkim smakoszom? Sieradzkim smakoszom proponujemy sieradzkie zupę ziemniaczaną na sieradzkich ziemniakach. Nie tylko Poznań i Wielkopolska są zagrobieniem ziemniaczanym. Sieradz i okolice to są znane z tego, że tutaj jest duża ilość upraw ziemniaka. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie zupy ziemniaczanej na wywarze zwędzonych kości od schabu, włoszczyzny, przypraw, lekko zabielona śmietaną, sól, pieprz i wszystko, co potrzeba dla każdego głodomora. Kolejka jest cały czas. Wydaje mi się, że nam powinno tego wystarczyć. Nic szczególnego jeszcze jakoś w planach nie mamy. Chcemy tylko tą zupę ludziom po prostu rozdać. Co sądzicie w ogóle o takim evencie, jaki dzieje się w takim miejscu jak Sieradz? Mikser regionalny. Czy to dobry pomysł? Mi się wydaje, że to fajny pomysł z tego względu, że w tych mniejszych regionach też coś się musi dziać, w tych mniejszych miastach też coś się musi dziać. One też mają jakąś swoją specyfikę, mają też swoje rzeczy, które należy fajnie pokazać, zaprezentować. No to nie są tylko i wyłącznie duże miasta, Poznań, Warszawa, Łódź, Kraków. Wydaje mi się, że też w mniejszych miastach jest zupełnie inny klimat, inni ludzie i tutaj bardziej te produkty lokalne, które są, powinniśmy je bardziej wykorzystywać, bardziej eksponować, bardziej na tym bazować i z tego tworzyć, bo to jednak jest wokół nas, tak? Bardzo dobra zupka, nie? Jestem bardzo zaskoczony, że aż tak miło i tak dobrze ugotowali. Smakuje panu? Tak, smakuje. Jak panu smakuje zupka? Wyborna, wyborna. Bardzo dobra zupa. Bardzo mi się podoba. Jestem łodzianką i nigdy nie byłam w Sieradzu. I taka impreza była dla mnie okazją właśnie, żeby tutaj przyjechać i zobaczyć w ogóle to miasto, które ma tak ładną starówkę, z czego nie zdawałam sobie sprawy. I widzę, że jest wiele atrakcji. Także atmosfera jest taka domowa. Także czuję się tu dobrze. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy konkursu. Osoby, które nie wygrały żadnej nagrody, zapraszamy jeszcze raz. Gdyby się nie udało, gdybyście Państwo chcieli spróbować, to wiemy. Na razie będziesz łatwo. Kolejna jest. Bardzo. I próbujemy pałeczkami przez ten najwięcej się uda. Sieradz się zmienia, rozwija. Sieradzki rynek jest tego najlepszym symbolem, zrewitalizowane miejsce, zmodernizowane, tętniące życiem, nie tylko przy okazji Miksera regionalnego, który dziś gości w Sieradzu razem z całym województwem, ale również na co dzień miałem tu okazję bywać. Także Sieradz ma się czym chwalić, ma być z czego dumny. Myślę, że Sieradzanie realizują tu
swoje pomysły. Przyjeżdżając w to miejsce, gdzie czuć taką atmosferę już historycznej starówki, zawsze im tego zazdroszczę. Obleganą wręcz od samego początku Miksera atrakcją było stoisko stylizacji fryzur dla najmłodszych – Kids Open Hair Festival. A poza tym dmuchany tor przeszkód, strefa eko, mini zoo, fotobudka, strefa cyrkowa, a także strefa budownictwa. Pani maluje buźki, zobacz, tam na Wspaniale, przychodziłam tu od 2 godzin, co 10 minut pani powiedziała, że mam czekać i mnie przyjęła. W końcu się udało. W końcu mi się udało, wytrwałość popłaciła. Jak efekt końcowy się podoba? Bardzo mi się podoba, bardzo jestem zadowolona. No, codzienna chyba fryzura, nie trudna do zrealizowania również w domu przed własnym lustrem. Tak, ale myślę, że samej to będzie ciężko, ale tak. Plac Teatralny natomiast to miejsce, gdzie wystawcy z całego województwa łódzkiego mieli okazję zaprezentować walory swojej miejscowości i regionu. Miejscowość Przyłęk, którą reprezentujemy jako koło gospodyń, jest miejscowością bardzo starą. Obchodziliśmy w tamtym roku 650-lecie powstania tej miejscowości. A co dzisiaj smacznego proponujecie? Co? Przyjechaliśmy wbrew chyba oczekiwaniom Sieradza z plackami ziemniaczanymi, bo Sieradz słynie ziemniakami. Natomiast Rogów słynie jabłkami, owocami i tak dalej. O, tak bym powiedziała. No co mamy. Pani poleca najlepszego tutaj na waszym miejscu? Już mieliśmy potrawę regionalną, płatki owsiane, którymi zajadał się Raymond wtedy, kiedy przebywał w Przyłęku, ukrywał się. I pasztet supini, nowy wymysł, no może nie nowy, ale nowe warzywo, bez mięsa, pasztet dla wegetarian, zdrowa potrawa, bo niewiele tłuszczu. No to tyle, no i słynne ciasta. Staramy się promować naszą gminę na terenie województwa łódzkiego, tak, dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, tutaj, ponieważ u niej bardzo dużo odwiedza mieszkańców z terenu województwa łódzkiego, dlatego nie mogło nas tym bardziej zabraknąć tutaj na Mikserze w Sieradzu. Przed Teatrem Miejskim swoją ofertę prezentowała również Łódzka Kolej Aglomeracyjna. A niewątpliwą ciekawostką jest to, że specjalnie do Sieradza na Mikser Regionalny pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przywiozły blisko 600 osób z Łodzi i całego regionu. Łódzka Kolej Aglomeracyjna to jest spółka powołana przez Marszałka Województwa Łódzkiego. I celem jest to, żeby stworzyć kolej XXI wieku, gdzie jest klimatyzacja, są porządne toalety, w tych toaletach są przewijaki dla dzieci, są miejsca dla osób niepełnosprawnych, windy, które się stosowują do wysokości peronów. Komfort podróżowania, ponieważ jeśli zobaczymy, to są zawieszenia pneumatyczne. Od października tego roku planujemy, żeby jeszcze był internet za darmo w naszych pociągach.
Sieradzanie mają tą przyjemność, że już wozimy Sieradza między Łodzią a Sieradzem od 15 czerwca tego roku. 1 września ruszamy z połączeniem między Łodzią, Widzewem a Zgierzem. To jest takie połączenie, które nie funkcjonowało prawie 40 lat. Teraz to jest 18 minut dla Zgierza dostania się do Łodzi za 3 zł. Tutaj między Łodzią a Sieradzem to jest 13 zł połączenie. To jest czas, kiedy można wykorzystać to, jak teraz w naszych reklamach, na makijaż, na pracę, na czas spędzeniem z rodziną, nie tak przed kierownicą denerwowanie się korkami. Chcemy pokazywać i chcemy zachęcać do podróżowania, spędzania czasu w weekendy, bo w ciągu tygodnia jeździmy do pracy, do szkoły, ale w weekendy, żeby właśnie wyrwać się z domu i spokojnie wsiąść w pociąg i komfortowo przejechać. Więc my serdecznie zapraszamy i liczymy na to, że tych wyjazdów i takich weekendowych podróży tutaj mieszkańców Wysokiego będzie więcej i że połączymy właśnie tutaj Jakuckie Łączy i tych z jednej strony Łodzi, z drugiej strony Łodzi, z każdego zakątka województwa łódzkiego pokażemy, że właśnie można podróżować, ponieważ jeszcze będą kolejne też wycieczki, kolejne są tutaj z pociągiem.lockie.pl, gdzie są kolejne wycieczki pokazane, gdzie można faktycznie pojechać z pociągiem i zwiedzić województwo łódzkie. Kolejną, ostatnią już tegoroczną odsłonę miksera regionalnego zaplanowano na 6 września. Początek imprezy o 18 na Starym Rynku w Łodzi.